Cześć wszystkim! Znowu Pomnio 7, dalszy ciąg Amayui, Castle Meister. Dobra, tak jak obiecywałem, pofarmiłem, możemy poupgrade'ować rzeczy. Więc tak, Reinforced Bow. Tak, to może dużo nie daje, ale ulepszmy go, bo to jest prawie darmowy upgrade. Imp Claw nie zamierzam używać. Black Steel Boots. Subgrade'ujmy. Dobra. Wooden Shield. Też dajmy upgrade'a, bo zarówno Avaro, jak i Fia z tego korzystają. Więc to w sumie da im trochę agility. Tak jak mówiłem, przez większość gry nie zamierzam aż tak inwestować w upgrade'y. To jest dosyć syzyfowa robota. Dobra, zanim jeszcze pójdziemy w Tany, zejdźmy do naszego dziadka Diethelm. Diethelmson. Moglibyśmy kupić od niego jeden z tych medali, ale w sumie niepotrzebny nam. Tak, kupmy może Effin Bow, ten Mirfril Hammer. W sumie też. Resztę kasy mógłbym w sumie wydać na macy. Or najbardziej potrzebujemy. Z jakiegoś powodu nie ma or na sprzedaż. Możemy też kupić jakieś potki. To czasami się przydaje. Kupię na razie po jednym, bo niestety nie mamy kasy, ale mamy coś na sprzedaż, tak? All. Gold Dust. To ostatnio znaleźliśmy. To jest przedmiot tylko na sprzedaż, więc sprzedajmy. Możemy też może sprzedać coś, co nam zalega. Trochę tego. Kamień nie, kamień się przydaje. Withered Grass. Też chyba dużej ilości tego nie potrzebujemy. W sumie nie wiem za bardzo, co jest tu aż tak bardzo potrzebne, więc na razie się będę wstrzymywał. W sumie dobra. Item, co jeszcze chcemy kupić? Coś jeszcze nie mamy. Generalnie wszystko mamy po jednej sztuce. Kupmy może je... A, bań. Chcę kupywać. Tego na razie jeszcze nie zamierzam kupywać. HP supplement, hit self, inne self to są rzeczy, które można używać podczas walki, żeby dostawać bonusy do statystyk. Działa to mniej więcej tak jak skill Avaro. Cheer. Łykając jedną potkę dostajemy plus 1 do danej statystyki na 5 tur. Można to stakować do 5 razy. Za bardzo tego nie używam. Ale dobra, tak. Toś. Godest Tears, nie, dobra. To się przyda jeszcze trochę. To, to. To i to. Dobra. Zapisujmy często. Dobra, idźmy do tej nowej miejscówki. O co tutaj chodzi? Collect, zebrać wszystkie treasure, goddess cards i wilted sprouts. Dobra. Dobra, na dobry początek, Avaro. Zbierz to. A teraz Fia. Fia wałsowała poziom podczas farmienia. Ale dostała tylko plus 1 do Constitution.
więc nic ważnego. Okej, dobra, tutaj mamy event, na który na razie nie chcemy wchodzić. Zwiedźmy może prawą część mapy, zanim wyjdziemy na ten event. O. Dobra, to jedyny punkt kopania. Pozostałe punkty to są z roślinkami. Dobra, Fia. Dostaniesz mocno? Nie, nie dostaniesz mocno. Dobra, zniszcz to. Dobra. Ciekawe, czy to się cofnie do nas. Dobra, Fia, czy potrzebujesz bardzo pomocy? Zadajesz 6 obrażeń razy 3, 18. A jak z magią? Trochę gorzej. Dobra, a jak bardzo on ci przywali z powrotem? 13 razy 2. Przeżyjesz. Dobra. Dobra, Avaro. Pozbierać te rzeczy, czy nie pozbierać? Nie. Może chodźmy tutaj, załatwmy najpierw to, potem pozbieramy. Dobra, broń się. Dobra, to ma 18 HP-ków. Ma. Dobra, Avaro, przywal mu, bo... chociaż nie, jeżeli Fia to zabije, to Avaro będzie mógł wejść tutaj. Dobra. Łączmy animację, zapomniałem o tym. O, Drapeland skin. Tego potrzebujemy do upgrade'u fortecy. Więc fajnie. Dobra, broń się, Avaro. O, counteratak posiada. Counteratak całkiem fajnym skillem jest. Tak, 10% szansy na to, że kompletnie zneguje obrażenia i dostajesz dodatkowy atak w odpowiedzi. Fajne. Fia. Zniszcz to. Dobra. A Avaro tutaj. Dobra. Zniszczysz to nie za bardzo. Cztery, 7 razy 2. W następnej turze to zniszczysz. Dobra, baw się. Dobrze. Chyba, że się leczy. Leczy się. A, jeszcze ma kontrę. To niedobrze. Przynajmniej jej się uleczysz. W drodze powrotnej. Dobra, Fia, chodź mu pomóż z tym. Charged Strike! Weź się wyleczył wszystkim, co mu zadaliśmy do tej pory. No jest 10% szansy. On to użył 4 razy pod rząd. 10% szansy. Fajnie, fajnie, fajnie. Dobra. Fia, zniszcz to. Pójdź z dymem. Dobra, Avaro. Postaraj się to wykończyć. Dobra, tak lepiej.
Dobra. Ciekawe, czy się kolejny zespawni, nie. Dobra, to coś może Fia zebrać. Tam na górze może być jeszcze jeden spawner. Fia? O, Deploy Gate, fajnie. Dobra, co tutaj jest? Poison, okej. Na szczęście mamy tutaj ten punkcik do odnowy. Dobra, zostań. O! Widziałem coś ze skrzydłami. Coś ze skrzydłami może dropić... Może dropić skrzydła. Znaczy... Pióra. Fia! Destroy! Tego potrzebowaliśmy chyba do lepszej zbroi. Coś ten densen. Dobra. Ore no deban da na. Na razie nie ma żadnych potworów, więc chyba ona była tylko tam jedna, ta harpia. Więc za dużo nie nafarmimy. God Small Potion, ok. Generalnie, jeżeli chcemy farmić jakiś drop z przeciwników, to trzeba znaleźć mapę, w której jest ich spawner. Wtedy można je dosyć sensownie farmić, to co dropi. W przeciwnym wypadku nie. Jest jedna mapa, która spawni harpie, ale póki co jeszcze jej nie mamy. Sun Gem. Zwiększę maksymalne FS. To się może chyba bardziej Avaro przydać. Dobra. SP... Dajmy fi. Dobra. A Jupiter na razie zostawię, tak? Tak jest. Dobra, wracamy się do tego miejsca. I odpalamy ten event. Ore no deban da na. To może tak. I teraz Avaro. Nie chcecie raczej jej złamać, a nie przywracać moc? Nie wiem, czy tak to działa, ale okej. Duża ręka, okej. A o, golem, okej. Karin Yuki! ちょっと誰だか知らないけど、アバロと私の愛の結晶を買い
stoi tuż przed tobą. Karin Yuiki. To przez twoją twarz, Awar. Dobra, do roboty. Okej, dobra. To jest Karin Yuki. Podobnie jak Rarin Yuki. Stwierdził, że go obraziliśmy swoją obecnością i że chce nas zabić. Ale tym razem mamy coś na niego. Yuki Capture. NTR się nie przyda. Okej. Musimy poczekać. Dobra, 19 ataku. Na szczęście ma mały agility. Dobra, zniszcz go, Awaro. No, on tak gada jak jakiś naćpany. O, ma Soul Shield. Siła i kondycja. Idealny level up. Gdyby Awaro co każdy poziom dostawał siłę i kondycję, to niczego więcej bym nie potrzebował od niego. Karin Yuki! Co ci daje ten Soul Shield? Zmniejsza siłę o 10%. To znaczy, że magia nadal na ciebie działa. Dobra, jak bardzo możesz go uderzyć? Nie za bardzo. Dobra, to Fia, podejdź po prostu. Będziesz go razić swoją boską mocą. Tak, może cofnijmy to. Fia i tak nie będziesz atakować fizycznie, więc weteran z ring ci się nie przyda. Natomiast Awaro może się przydać. Dobra. Przynajmniej będzie zadawał mu jakieś obrażenia. 7 razy 2 raczej nic ci nie zrobi. Dobra. Charge Strike! Zniszcz! Fia i tak musi się ustawić, żeby potem Capture mu zasadzić. Więc podniesiemy ją tutaj, a Awaro łyknij sobie potkę i dobra. Tylko ja na odległość, niewiele mu to da. Dobra, Fia, czy już możesz go spacować? Jakie duże obrażenia zadajesz? Capture? Całkiem spore. 6 razy 3. 18. 95% szans. Masz dużą szansę, że go utłuczesz. Awaro? Awaro na pewno go utłucze. Ale tego nie chcemy. Dobra. Spróbuj go zatłuc. Dad?
Dobra. I o to chodziło. O, inteligencja. W sumie okej. Okej, jakiś trinket dostaliśmy. Pacu. Słaby jest ten aktor, ten tego gościa. Dużo rzeczy zapomniałaś. Nie mam nic do skomentowania. Gość jest tak nudny, że aż zasypiam. Dobrze ci tak. Okej, dobra. Mamy trzecią postać w końcu. Okej, mapa się nie zakończyła, to super. Możemy tutaj jeszcze pozie zwiedzać. To są pewnie roślinki tam. Tak, to są roślinki, więc Fija je zbierze. A to zbierze Waru. Veteran Ring drugi. Okej, to się przyda. W przypadku, gdybyśmy chcieli strzelać zarówno, mieć obrażenia zarówno Fi, jak i Awaru. Sunora 1. Nie pamiętam, co to było Sunora. Items. Weapons. Shield, cloak,
Shoe, accessory. O, jest Sonora. Zwiększa HP oraz daje Berserk. Berserk, z tego co pamiętam. Tak, zobaczcie, jak się zmieniają statystyki. Berserk. Dobra, czy to nie jest przeklęte? Zapiszę na wszelki wypadek. Tak, dobra. Berserk. Nie widać tego? Nie widać. Dobra, w takim razie zajrzyjmy do informacji. Dobra, to jest coś bardzo fajnego i zarazem mogło być trochę lepsze. To jest almanach. Wszystkie informacje w grze tutaj są. Na przykład interesuje nas terminologia, tutaj chyba będą statusy. Nie. Tutaj są rzeczy związane z lorem. Nie za bardzo ciekawe. Basic information, tutaj będą statusy. Efekt. Parameter. Combat. Momencik, gdzie to jest? Jest Berserk. Increases attack and critical rate. Czyli tak, Berserk 2 daje atak i kryt plus 4, ale zmniejsza obrony o 4. Dobra, przy okazji możemy też zobaczyć wszystkie inne rzeczy, na przykład o, chill tylko zmniejsza HP-ki, poison również zmniejsza HP-ki, coś innego się spotkaliśmy, paraliż. Paraliż zmniejsza evasion, agility oraz movement, charm. Charm kasuje nam tury, a z całą resztą chyba się jeszcze nie spotkaliśmy. Dobra, to jest całkiem fajne. Na przykład możemy jeszcze patrzeć jednostki. Thirsty Iron Spirit. Ability. Encounter Item Drop. Możemy zobaczyć, gdzie się znajduje oraz co dropi oraz jak wygląda. W sumie to jest chyba najbardziej ciekawa informacja. Na przykład Terrant. Dobra, to nie. Draining Plant Beast, Plant Beast. Okej, okay, na przykład gdybyśmy chcieli więcej Dry Plant, wiemy, że go znaleźliśmy tutaj, ale w sumie nic wiele więcej. Dobra, więc to jest całkiem fajne. Możemy też w drugą stronę patrzeć. Mamy listę wszystkich przedmiotów i na przykład jeżeli tutaj znajdziemy Dry Plant, Dry Grass, Gallstone, możemy zobaczyć, z czego się dropi, z jakich przeciwników czy z jakich miejsc. Red Liquid nie. No na przykład ore. Wiem, że jest harwestowane, jest też enemy drop. Jeszcze nie wiemy z czego, ale są również przeciwnicy, którzy dropią ore. Brakuje tutaj takiej szybkiej jakby informacji, gdzie możemy to harwestować, w jakim miejscu, bo teraz musimy szukać na mapie i w miejscach, w których to się znajduje. Ale generalnie bardzo fajny almanach, który wszystkie informacje w grze się tutaj znajdują. Problem jest taki, że nie ma żadnego sortowania ani filtrowania. Więc jak mamy listę 600 przedmiotów i zwłaszcza maców to jest... O, maców jest 200. Znalezienie tego, co potrzebujemy na tej liście, ona nie jest nawet alfabetycznie posortowana. Ona jest tutaj posortowana jakoś takimi kategoriami różnymi. Więc znalezienie tutaj czegoś na tej liście trochę zajmuje czasu. Więc gdyby było jakieś sortowanie i filtrowanie, super. A tak, no to lepiej znaleźć te informacje na sieci. Tam przynajmniej jest Ctrl F.
Dobra, mamy nowego członka drużyny, Karin Yuiki. I tak, jak zwykle miniboss, po kiedy dołącza do drużyny, okazuje się dużo słabszy. Pamiętacie, jak nam walił za 19 obrażeń? Nie, już nie. Tak, Yuiki to dosyć specjalni towarzysze. Różnią się tym, że nie mają rank, więc awansując na kolejne poziomy nie zdobywają rank, które dają im jakieś zdolności. Ich ekwipunek nie da się zmienić, mają ustawione jakieś przedmioty, których nie da się zmienić w żaden sposób. To im daje też dosyć duży zestaw skilli na dobry początek. Na przykład ma Stone Bullet, to taki atak magiczny na odległość. Barrow potrafi przemieszczać się po kratkach odpowiednich. Earth Blessing, Hit Evasion plus 10, Critical 5 on Earth. Chyba na jakichś po prostu kratkach dostaje bonusy. Goddess 8, okej, to zaraz zobaczymy. Dodatkowo ma jeszcze skille. Ma Mining, bardzo fajnie, druga postać, która będzie mogła kopać. Soul Shield, to już zobaczyliśmy, 10% zmniejsza siłę. Earthman's Fist, to jest magiczny atak, tylko że wręcz. Spoko. Co więcej? I właśnie. Yuiki są summonami. To znaczy, że żeby je przywołać, one nie pojawiają się w bazie, tylko przywołujemy je w dowolnym miejscu koło filii. I w dowolnym miejscu i czasie możemy również je odwołać. To jest bardzo przydatne, daje nam dużą taką, można by powiedzieć, dużą zwinność w przywoływaniu i odwoływaniu członków drużyny. Możemy ich przywoływać wtedy, kiedy potrzebujemy jakiegoś konkretnego, zdanego żywiołu lub sytuacji. Możemy, kiedy zostaną trochę zranieni w walce, możemy ich szybko odwołać, żeby się uleczyli i potem z powrotem przywołać w to samo miejsce. Prosto do tam, gdzie jest akcja. Dobra, czy coś jeszcze tu? Chyba wszystko. Dobra. A czy coś jeszcze chciałem powiedzieć o Yuiki? W sumie tak, jest jeszcze jedna rzecz związana z Yuiki, ale póki co jeszcze jej nie mamy. Więc nie będę może wspominał. A! Yuiki mają, nie mają kapów dla statystyk z jakiegoś powodu. Wszystkie inne postacie, jak widzicie, mają cap statystyk, który się chyba około 75 poziomu dopiero kasuje, wtedy się odblokowują. A Yuiki z jakiegoś powodu od początku mają nielimitowane statystyki. Nie wiem w sumie dlaczego. I co? A, jeszcze 75 poziom to nie jest coś, co można podczas jednego przejścia. To trzeba w New Game Plus zagrać, żeby takie poziomy zdobywać. Dobra, w sumie to tyle gadania. Uciekamy. Co dostaliśmy? Resilient Army to jest Crafting Faith. Blood of Revival to jest przedmiot do wskrzeszania postaci, które padły podczas walki. Czasami się przydaje. Czasami. I trochę kasy. No i jeszcze parę rzeczy, których nam brakowało. O! Or! Tego nam brakowało. Dobra. Rekuna Fortress. New plans added. Nom Nekle. A właśnie, nie pokazałem tego. To jest... daje nam odporność plus 3. Training area. Place to train summoned unit. Okej. Okay. Tego, to będziemy niedługo potrzebować, ale musimy jeszcze Magic Core trochę wyfarmić. Możemy armor zrobić. Zróbmy armor. Przyda nam się. Ma 3 poziomy. Zupgrade'uję go. Ten upgrade będzie nam potrzebny. Gnom nagle daje odporność na ziemię, ale nic więcej, więc mało użyteczny przedmiot. Training area. Nieważne, dobra. Fort extension. Dziobnijmy sobie.
Cleansing Tax może kiedyś zrobimy w końcu. Dobra. Dobra, to był nasz pierwszy Fort Extension. Jak widzicie, budowanie Fort Extension daje nam dodatkowe miejsca na budowanie budynków. Więc to, że póki co mamy tyle miejsc, to nie oznacza, że to jest całkowite nasze miejsce. Zobaczcie, jak duża jest ta mapa. W przyszłości będziemy mieli dużo więcej miejsca dostępnego. Dobra, to jeszcze zobaczmy, co tam zapiszmy i zapisujmy często. Czasami eventy mogą nieprzewidziane rzeczy robić. Daj mu spokój, Fia. Raz go głowa rozboli od tych ciągłych teleportów. A właśnie, to jest jeszcze, że miejsce musi być pod naszą kontrolą. Dobra. Summonowanie ma również jedną ważną rzecz. Znacznie zwiększa nasz zasięg podczas farmienia. Pokażę wam, o co mi chodzi. Wcześniej, żeby farmić tutaj ore, musiałem tutaj spełnić awaro, potem raz, dwa, trzy tury to zajmowało i w międzyczasie atakowały mnie potwory. Teraz, jeżeli chcę farmić tutaj bezpiecznie ten ore, to robię tak. Nie ty. Fia. Ciach. Ty tutaj, teraz Karniuki, tutaj ciach. I w jednej turze bez problemu możemy zgarnąć to, co potrzebujemy i uciec. Jak mówiłem, farmienie robimy zawsze taką sposobą rabunkową. Jakikolwiek inny sposób farmienia maców się nie opłaca. No chyba, że chodzi nam o jakieś macy z potworów, no to wtedy trzeba walczyć. Dobra. To chyba tyle w tym odcinku. W przyszłym odcinku zobaczymy, co jest ten ciekawy event, którego do tej pory nie chciałem uruchamiać. Oj tak, to będzie dosyć ciekawy event. Dobra, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Hej!